Moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas serii Let's Play. Dzisiaj na początku oczywiście, tak jak obiecałem pod koniec poprzedniego filmu, what the hell, już telefon, co to ma być? Hey, what's up? Hey, how's the flying coming along? No już, spokojnie. Nie. Nie boimy się. You don't know the meaning of fear. Oh yeah? Try going to the swap meet in Idlewood sometime. Learn to fly, Carl. No okej, spokojnie. Właśnie tak jak obiecałem pod koniec poprzedniego odcinka, dzisiaj szkoła latania w filmie poprzednim. Zrobiliśmy sobie tylko i wyłącznie ten cały pierwszy test, on był mega prosty, chociaż musiałem go raz powtórzyć, bo chciałem go mieć zaliczonego na złoto. Teraz będziemy sobie samolotem lądować. Kurczę, mam nadzieję, że pójdzie mi całkiem spoko. Dolecimy sobie ciutkę dalej, żeby czasu jak najmniej stracić i będziemy powoli lądować. Mam nadzieję, że uda mi się wyhamować, kurczę, w tym czerwonym okręgu. No i poszło zajebiście. Tak ma być cały czas. Zobaczymy sobie, co dalej. Kołowanie nad lotniskiem, ale to chyba razem ze startem będzie, czy jak to będzie wyglądać? Tak, dokładnie. No dobra. W tym odcinku wykonamy sobie właśnie tę całą szkołę, chyba tak, no mniejsza o to, wykonamy sobie szkołę latania i będziemy wykonywali dalej misję dla Mike'a Toreno, żeby pchnąć tą fabułę porządnie do przodu. Idzie nam ostatnio całkiem nieźle, zbyt dużo tych misji nie failuje, także jest w porządku. Jedyne czego się boję w tym queście, w sensie w tym teście, w tej szkole latania, to czas, bo tak jak przekonałem się podczas tej pierwszej próby, którą właśnie wykonywaliśmy sobie w odcinku poprzednim, z tym czasem chyba bywa tutaj różnie, fuck, skręcaj. Wiem, że tutaj trzeba, żeby było to ładnie, zgrabnie i fajnie, żeby to w sensie tak wyglądało. Ładnie, zgrabnie, fajnie, trzeba jeszcze pomagać sobie tym tylnym skrzydłem. W sensie używać QE i wtedy naprawdę ten okrąg jest całkiem fajnie wykonywany. Czy ja będę musiał tutaj wylądować? Wydaje mi się, że chyba tak. Aczkolwiek za chwilkę sobie to zobaczymy. Zobaczmy, czy to będzie koniec. Koniec. Otrzymałeś licencję pilota. Już? Czyli czekajcie, to oznacza, że ja już w tym momencie mógłbym tę szkołę przerwać? I byłoby ok? No bo jeżeli otrzymaliśmy licencję pilota, to znaczy, że Mike Toreno mógłby nam te zadania chyba już powierzać, tak mi się wydaje, które dotyczą właśnie latania. Na pewno kojarzę tą misję Noe u Mike'a Toreno właśnie. To jest znowu to samo, czy... A, chyba w tym momencie będzie z lądowaniem, tak mi się wydaje. Za chwilkę zobaczymy. No właśnie, tą misję Noe. Ta misja Noe jest dość ciężka, ponieważ... Chyba to była Noe, kurczę. Wiem, że była taka misja, że... Trzeba było lecieć mega, mega nisko. Do jakiegoś tam punktu oddalonego, strasznie daleko od naszego lotniska w Verdant Meadows. I to chyba nie była Noe. To się nazywało jakoś inaczej. A Noe to chyba była ta z hydrami. O, oh fuck, nie pamiętam. No, powiem wam szczerze, że... What the fuck, ej, co jest? Ej, czemu mi tego punktu nie zaliczyło? Czemu ja tego nie zauważyłem? No to od nowa trzeba... No nie, no czemu? Ogólnie w GTA San Andreas... No, grałem w tę grę dużo razy, tak? Przechodziłem fabułę też pewnie kilka. Nawet wstyd się przyznawać ile, bo pewnie no większość z was, gdyby tyle razy przeszła fabułę co ja, to pamiętałaby wszystko na pamięć, ale... Mimo tego, no nie wiem, GTA San Andreas jakoś tak dokładnie nie pamiętam. Znaczy wiem mniej więcej oczywiście, co po kolei się w tej grze dzieje, jakie są wątki, wiem sporo takich szczegółów, może w ten sposób. Okej, spoko, ale generalnie tych wszystkich misji na pamięć nie pamiętam i bym musiał chyba przejść jeszcze tę grę wielokrotnie. Najlepiej tak w niewielkich odstępach czasu właśnie. Tego punktu mnie nie zaliczyło. Czemu mi go wtedy nie zaliczyło? Przecież przeleciałem... O, dokładnie w ten sposób. Nie wiem, dziwne to było. No właśnie, musiałbym tę grę przejść wiele, wiele razy, chyba więcej w krótkim odstępie czasu, żeby wszystkie te misje spamiętać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz będziemy podchodzić sobie do lądowania, dlatego też ja sobie podlecę bardziej w ten sposób. No i myślę, że chyba też to uda nam się zaliczyć, moi drodzy, na złoto, nie? Jak to nic takiego głupiego nie odwalę. Lądowanie jest w miarę proste, aczkolwiek czasami ciężko się zatrzymać w tym okręgu. Fuck, no i wyjechałem! Shit! 99? Kara za uszkodzenia? Jaki... Co?
Moi drodzy, jakie tam były uszkodzenia, powiedzcie mi, bo ja kompletnie nie wiem, gdzie mógłbym tam ten samolot uszkodzić. Ani żadnej skały nie dotknąłem. Przy lądowaniu może jakoś gdzieś zahaczyłem skrzydłem czy coś, ale no też wydaje mi się, że kurczę, chyba nie. O, sprawa podejrzana. Ewidentnie gra mnie chce wykiwać. Dobra, to jest w miarę proste. Ja sobie w międzyczasie poprawiłem kabel od słuchawek. Weźmy się delikatnie, obróćmy, żeby ten obrót był idealny i musimy przelecieć kawałek do przodu. I właśnie w tym momencie boję się, że tak samo będzie jak podczas tego pierwszego testu. W sensie, że może być problem z czasem. Zobaczmy. Nie, no udało się, okej. Udało się na 100%. Wiem, że to jest za chwilkę będzie ten taki głupi test. W sensie ten, gdzie musimy zestrzelić te jeżdżące samochody. O ile trafienie w te ciężarówki, które stoją na pasie, nie jest jakoś tam mega, mega ciężkie. O tyle te samochody, które właśnie są na... A, tutaj był jeszcze z kapslokiem, okej. Okay. On wtedy wyrównywał lot. No właśnie, o tyle te samochody jeżdżące sobie gdzieś tam... tam ogólnie z tego co każe te budynki, jakie widzicie w tle, dość daleko, po lewej stronie, to jest jakaś farma węży czy coś takiego. I właśnie te samochody tam jeżdżą i jest czasami mega, mega ciężko rozwalić. No zobaczymy, to jest ten quest, tego co widzę. Zobaczymy jak mi pójdzie i nie wiem czy tutaj będą do zniszczenia tylko te trzy ciężarówki, czy trzeba będzie też rozwalić... Tutaj są minigun. My sobie to chyba zrobimy za pomocą minigana, czy tego działka, bo jest prościej. Chociaż może uda się tak, zobaczmy. No i tego jednego oczywiście nie rozwaliłem. No shit, jeszcze... What the fuck, co jest? Albo chyba nawet... Znaczy ta ciężarówka jakoś tak dziwnie wyleciała w powietrze, ja nie mogę jej uderzyć. No właśnie, zobaczymy czy tutaj też będą te samochody do zniszczenia, czy to nie ten quest, ale... Znaczy quest, nie ten test właściwie. No za chwilkę sobie to zobaczymy. Ja jeszcze raz spróbuję ogólnie te ciężarówki rozwalić za pomocą tych działek. What the hell? No i teraz będzie dużo prościej, moi drodzy. Zobaczcie, jak się fajnie udało to mi wykombinować. Chociaż w sumie nie, no i tak jest ciężko, ej. Zobaczmy. No i nie udało się, no fuck! Co ja odpieprzam? Nawrócimy sobie szybko, może jeszcze się to wszystko uda. Kurde! Ej, no co jest? No, jakoś się w końcu udało. I teraz musimy zniszczyć te całe zakichane samochody, czyli jednak to jest podczas tego samego questa. Ja sobie zmienię kamerę, bo ona wcale nie jest taka przyjazna, jak się wydaje. Znaczy, niby jest ciutkę łatwiej, ale kurde, te szału nie ma. Spróbujmy. No, ej! Może nie. Kurde, te. Znaczy, fajnie by było, gdyby ogólnie te wyrzutnie... No sobie trochę myszką nakieruję. Gdyby te wyrzutnie były ciutkę... mocniejsze, nie? No, shit! Wal w tego gościa, no. No dobra, jakoś się udało, ale poszło mi fatalnie. Nie wiem, czy chociażby brąz uda nam się za to otrzymać. Mam nadzieję, że tak i to będzie zaliczone, bo no, nie mam cierpliwości, żeby nawet próbować wykonać to na złoto, wiecie? Wolę to odpuścić, brąz będzie wystarczający. Inne testy pójdą nam lepiej, one nie są jakoś tam mega ciężkie, nawet nie będę lądował zbytnio w strefie. No, mamy brąz. Mamy brąz. Jest ok, ja narzekał nie będę. I to są dużo fajniejsze testy. Będzie pętla, będzie beczka, potem będzie chyba na koniec skok ze spadochronu. Znaczy no fajniejsze, no są na pewno prostsze niż to co było ostatnio. To ogólnie co wykonywaliśmy przed chwilką byłoby całkiem spoko, ale... de facto czemu? Co to miało być? Kontynuując wątek. To, co wykonywaliśmy sobie ostatnio, było całkiem w porządku, ale... A tu nie jestem? A, w dół. No do niech będzie ok. Byłoby dużo fajniejsze, gdyby te rakiety były samonaprowadzające. Shit, no. Czemu ta kamera nie nadąża kompletnie? No dobra, 95% nie źle może być. No już zostawmy to jak jest. Beczka chyba jest ciutka łatwiejsza, nie? Zobaczymy zresztą. Mam nadzieję. No właśnie, gdyby tam były te rakiety samonaprowadzające, samonamierzające, jak zwał, tak zwał, to byłoby to dużo przyjemniejsze i też na pewno prostsze, no ale już mniejsze o to. Niech będzie. Spróbujemy sobie wykonać beczułkę. Beczułka nie jest ciężka. Jak się jest na dachu, tak mniej więcej, to warto nacisnąć sobie
W wtedy, bo ten samolot się lekko podnosi i bardzo fajnie można to wszystko sobie ogarnąć. Dobra, mamy... No to heleka kamera w ogóle. Znaczy tak, na taki daleki na pewno będzie prościej, ale to jest bardziej przyjemne. I na tej sobie ten test wykonamy. Raczej nie powinno być ciężko, z tego co kojarzę, dość prosto było w to kółko wycelować, skacząc na spadochronie. Ale za chwilkę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i moi drodzy, pytanie odwieczne. Czy uda mi się trafić w 35, bo taka chyba liczba jest na samym środku, czy też nie? Postaram się oczywiście bardzo, natomiast jak to wszystko wyjdzie, no nie mogę wam zagwarantować. Z tego co kojarzę, CJ też chyba robi... What the fuck, co? 82%? Znaczy, okej, no może w 35 nie trafiłem, ale... Dawało mi się... że trafiłem chyba w 20, tak? Tam na samym środku była 35, a potem 20. Ale być może coś mi się pomyliło. No i dzwonię do tego CJ-a cały czas, powiem wam szczerze. O! No i to mi się podoba. Aha, dokładnie. Czyli już teraz możemy wykonywać sobie misję w Four Dragons Casino, czy jakoś tak. To jest oczywiście tutaj, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, gdzie ta miejscówka się znajduje. Ogólnie aktualnie będziemy wykonywali pierwszą misję dla Mike'a Toreno, a pogoda nie sprzyja lataniu i jest to właśnie Noe. Także no boję się, że może być ciutkę ciężko. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got five guys watching me all the time. I got two in that hill, one over there, and two by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Załóżmy, że wiem, o co chodzi. No mniejsza o to. W każdym razie, tak jak powiedziałem, pogoda nie sprzyja, ale dowiedzieliśmy się, że misja Noe to jest właśnie ta misja, gdzie musimy trzymać się mega, mega nisko. Tylko teraz moment. Trzeba będzie na pewno ominąć... No właśnie. O, za wysoko? O kurczę, no to będzie ciężko, powiem wam szczerze. Wiecie co, ja ogólnie nie chciałem tutaj lecieć od razu w lewo, bo jest baza wojskowa, nie? I jakby gdybyśmy tam pewnie sobie polecieli przy tej bazie wojskowej, to zostalibyśmy strąceni za pomocą rakiet właśnie samonaprowadzających, także wolałem tego uniknąć. Ogólnie nie wiem, czy nie popełniłem mojego błędu. Powiem wam zupełnie teraz szczerze, bo ogólnie to, żeby chyba ta misja była mega, mega prosta, to wystarczyłoby sobie lecieć tutaj nad oceanem, nie? Ale spieprzyłem. To wydaje mi się, że jest szansa na niepowodzenie tej misji właśnie przez to, że no, popełniłem taki, a nie inny błąd. No nic, zobaczymy. Może uda mi się to jakoś... Oh shit, no kurczę, naprawdę trzeba mega, mega nisko lecieć, nie? Żeby te... ta wykrywalność była okej. Okay. Za chwilkę... Tutaj są jakieś drzewa. I one często renderują się późno. Trochę się o to obawiałem, aczkolwiek poszło całkiem spoko. Jeżeli oczywiście, nie wiem czy to mówiłem czy nie, jeżeli pójdzie mi słabo, to ja zrobię to w ten sposób, że następną próbę wykonam po prostu lecąc nad oceanem, ale póki co idzie całkiem w pytkę? Pytka idzie, no.
I oby tak było do samego końca. Z tego co widzę, muszę tutaj przylecieć na tym okręgiem. Czy ja będę musiał spuścić jakiś towar? Zrzut poszedł. Okej. Okay. Wróć na lotnisko. Wykrywalność dalej jakby mamy, czyli musimy dalej lecieć nisko. Jak widzicie, mieliśmy na to 9 minut, czyli gra jakby przewidziała chyba sytuację, gdzie gracz będzie chciał to wszystko wykonać w taki sposób, aby lecieć jakby nad oceanem, tak? Żeby było bezpiecznie. My sobie właśnie w taki sposób do kryjówki wrócimy, no bo nie będę ryzykował. W każdym razie, podczas tej kascenki dowiedzieliśmy się, że ogólnie Mike Toreno, gdyby nie był obserwowany, to mógłby tego questa wykonać sam. Co to oznacza? No, oznacza to tyle, że on też umie pilotować samolot i to pewnie całkiem dobrze. Nie wiem, czy potem jeszcze w jakichś cutscenkach się o tym dowiemy, w sensie, czy Mike Toreno będzie jeszcze wspominał o tym, czy właśnie samolotami potrafi latać, aczkolwiek no niebawem się na pewno o tym przekonamy, tak? Zobaczymy, czy w tych cutscenkach będzie o tym jakakolwiek mowa. Wiecie co? Stwierdziłem, że nie będę jakoś tam mega ryzykował i po prostu polecę sobie tutaj między San Fierro a pustynią Woodych, ale się bałem, się rozwalę. I spróbujemy tutaj właśnie w taki sposób tę misję wykonać. Raczej nie powinno być żadnych komplikacji. Ja generalnie ten obszar całkiem dobrze znam. Jedyne czego musimy się wystrzegać, to tego, żeby kurczę nie wpakować się w bazę wojskową, ale raczej powinno się to udać. Przelecimy sobie tędy. W ogóle jak klimatycznie, nie? Całkiem fajnie. No i będziemy powoli zmierzać do lądowania, czy w ogóle zbliżać się do lądowania, co ja w ogóle gadam. W każdym razie, jak widzicie, questa udało się w miarę prosto wykonać. Nie był taki ciężki, jak się spodziewałem. Powiem tak. No i 15 tysięcy, czyli powoli, powoli nasz przybytek, jakim jest właśnie to lotnisko, zaczyna się zwracać. No, wkurzyło mi to strasznie, że Mike Toreno nie wyłożył ani grosza na to, żebyśmy mogli właśnie sobie tę posiadłość zakupić. No, to było chamskie, jakby nie było, no to misje, jakie będziemy tu wykonywać i ogólnie dlaczego CJ musiał robić i kupować tę nieruchomość, to było właśnie przez to, że Mike Toreno tego potrzebuje. No dobrze, gra zapisana, powoli słoneczko będzie wstawać, my będziemy mieli prawdopodobnie kolejną misję powietrzną do zrobienia dla Mike'a Toreno, a póki co wszystko wygląda... O, to jest ta fajna misja, moi drodzy, ale zajebiście. Coś miałem powiedzieć, zapomniałem, tak jeszcze abstrahując. Okej, tutaj żeby wszystko poszło zgodnie z planem, będę musiał na pewno tapować. Znaczy, nie będę musiał, ale taką, żeby mieć pewność, nie? Że uda nam się na ten samolot dostać za pomocą motocykla. What's your take on this? Damn! I thought they was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Ej, to są grube tematy, nie? Mega grube. Kind of, but we get to pick our dictators, degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so of course these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan okay to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everybody's crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way. Well, yeah, think of it as pest control. It works for me. All right, come on, I can't stay here now. I'm too hip, I gotta go. Okay? I'm out of here. No dobra, czyli, ale w ogóle czemu ten cały samolot wylądował akurat na tym lotnisku? Czyli rozumiem, że te miny lądowe miały być gdzieś przetransportowane po bombę? Ale szybko minęło. Czyli te miny prawdopodobnie zostały gdzieś tutaj przetransportowane w ten teren i są ładowane na płytę tego, aż na płytę tego lotniska. O, shit! Do tego samolotu w sensie. I my musimy ten samolot wysadzić, żeby zapobiec jakiejś tam katastrofie na Bliskim Wschodzie, z tego co zrozumiałem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Ogólnie ten quest nie jest jakoś mega ciężki, bo my co prawda nie możemy używać
broni palnej, ale oni też nie, bo to mogłoby się dla nich i dla nas źle skończyć i oni sobie oczywiście z tego sprawę zdają. Fucking no CJ! Po co ja ci nauczyłem tego karate, co? Ej, w ogóle, ale oni są wytrzymali, nie? Skubańcy. Ciężko ich pokonać, ale... Ja pamiętam, jak sobie sprawdzaliśmy to wszystko w Pogromcach Mitów, to ten styl, jakim jest karate, no nie jest zbyt dobry, nie? I dlatego też takie, a nie inne... O, tu nikogo nie ma. O, shit! Fuck. I dlatego też, no, nie zabija się ich zbyt fajnie, aczkolwiek nie źle. No tak jak mówię, oni są chyba też trochę bardziej wytrzymali, chociaż ten nie był. Od takich... fuck, chodź tutaj. Od takich zwykłych... No i patrz, idioto, co robisz. Od takich zwykłych pedów na ulicy... Dlatego też jest ciutkę ciężej, aczkolwiek z tym poszło też w miarę szybko, bierzemy spadochron i spadamy stąd, moi drodzy. No, oh shit, ty dziadu. Podnosimy spadochron i nas tu nie ma. Czy ja muszę już wyskoczyć, czy... Ej, nie, moment, bo ja muszę coś... Ale bym zrobił, moi drodzy. Gdzie mam te ładunki podłożyć? Gdziekolwiek, tak? Może być tutaj? No, za chwilkę zobaczymy, czegoś głupiego nie odwaliłem. Ja spróbuję je w tym momencie wysadzić i wyskakujemy z samolotu. Chyba wykonałem wszystko tak jak należy. What the fuck, to telepie się? Jak 150. Ale wysoko jesteśmy. W ogóle... Zwróćcie uwagę, że jak lecimy sobie jakimś samolotem w grze GTA San Andreas, to możemy jakby dojść do tego pułapu i koniec. A ten samolot, jakim jest Andromeda, jest zrobiony tak, że może wznosić się na jeszcze wyższe wysokości. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane właśnie jakąś tam wykrywalnością i tak dalej, i czy to ogólnie nie jest jakiś taki specjalny samolot, wiecie? Tak mi się zawsze wydawało. Ogólnie, gdy my sobie go zespawnujemy za pomocą jakiejś tam modyfikacji, no to niestety możemy się wznieść nim na taką wysokość, na jaką w każdym innym samochodzie się właśnie wznieść możemy. Także no, jeżeli chodzi o nas i o CJ-a, to ten nie przynosi żadnych korzyści. Oczywiście wysrało mnie na totalne zadupie, nie ma tu żadnego konkretnego fajnego samochodu. What the hell? No dalej to samo? Co za baba? Skandal po prostu. Wiecie co, ja ogólnie mam mega ochotę skoczyć do miasta. Po pierwsze zobaczyć, czy ja mogę sobie jakieś posiadłości kupować, bo mam wielką ochotę za nasze ciężko zarobione pieniądze coś kupić w końcu. Dawno żeśmy nic nie kupowali, jak to jechać w ogóle, żeby się nie pogubić totalnie. Skręcimy sobie w lewo, albo pojedziemy sobie tutaj i tędy. Tędy będzie chyba najlepiej. W każdym razie, skoczymy do miasta, zobaczymy, czy możemy kupić jakąś posiadłość. Mam nadzieję i to wielką nadzieję, że tak. No i skoczymy sobie zobaczyć, co tam Uzi. W sensie, co tam u Uziego. Czy już możemy jakieś tam misje w tym kasynie wykonywać? No wydaje mi się, że raczej tak. Pojedziemy sobie już tutaj chyba, nie? Patrzmy. W sumie mogłem jechać tutaj i nawet tak byłoby ciutko lepiej, dlatego też pojadę, bo potem będzie prosta autostrada do Las Venturas. Także no właśnie, zobaczymy, jakie tam posiadłości są ciekawe do kupienia i czy w ogóle możemy je kupować. Potem do Uziego. No i co? Pchamy fabułę do przodu. Ogólnie po San Fierro byłem przyzwyczajony do tego, że ta pogoda no jest kapryśna, tak? Ale liczyłem się z tym, że jak będziemy już... O, mogę kupować chaty, super. Liczyłem się z tym, że jak przyjadę do Las Venturas, to przywita mnie mega fajna pogoda. Tu się okazuje, że dalej jest kupa i to mnie zaczyna ciutkę wkurzać. Co, 20 tysięcy? Tak mało? Czy 200 razy? Nie, no 20. Ale zajebiście. Ja to myślałem, że ta chata ze 100 tysięcy będzie kosztować, bo po pierwsze, tak jak mi pisaliście wielokrotnie pod odcinkami z mitów, ja to też wiem już, bo też sobie jedną rzecz sprawdzaliśmy. No, rzeczy ogólnie w Las Venturas, takie jak ciuchy chyba, czy właśnie jedzenie i tak dalej, jest droższe i sobie myślałem, że właśnie, kurczę, no chaty też będą mega drogie. A tu się okazało, że jest całkiem spoko. Tak przez chwilkę myślałem, żeby się co nieco przebrać, ale wiecie co? Chyba wraz z odblokowaniem Las Venturas, no co to jest za pogoda, ja się pytam. What the hell? Co to było? Wraz z odblokowaniem właśnie tego miasta. Co z tymi ludźmi się dzieje? Dajcie mi dokończyć. Wraz z odblokowaniem tego miasta... Po pierwsze, skoczymy sobie do Emunation jeszcze przed wykonaniem questa u Uziego. A po drugie, wraz z odblokowaniem tego miasta, powtórzę się raz 10, chyba odblokowuje nam się też Victim, czyli ten sklep z
Moim zdaniem fajnymi ciuchami, także osobiście... Ej, czemu nie było znacznika? Dziwne, to było dziwne. Zobaczmy, czy już mamy M4. W karabinach mamy, zajebiście, kupimy sobie. M4 jest lepszą bronią aniżeli Kałach. Weźmy sobie może 500 nabojów, miejmy. 525 dokładnie aktualnie mamy. Zobaczmy, co tu jeszcze będzie. Karabin, a ten karabin to jest też... A, to jest ten. On był fajny, ja... ogólnie bardzo lubiłem właśnie z niego strzelać, ale mamy snajperkę tą taką z przybliżaniem, także sobie to darujemy. Weźmy sobie oczywiście kamizelkę, przyda się. 240, no właśnie. Do tej pory zawsze za kamizelkę płaciliśmy 200, a tu w Venturas jest to kwota większa. Rzucane granaty cały czas, czyli aktualnie z tego co widzę chyba odblokowała nam się tylko... Ta M4, nie? Dokupiłem sobie jeszcze ciutkę SMG, ale no tak chyba niepotrzebnie dosyć, bo w sumie mam aż ponad 700 nabojów, a będziemy i tak pewnie wykorzystywać w tym momencie M4, jeżeli ta nam się odblokowała. Dobra, wykonamy sobie pierwszą misję dla Uziego. Nie wiem, czy to po prostu nie będzie przywitanie. No właśnie, żeby się spotkać z Uzim, wejść do kasyna. Także właśnie nie wiem, czy ta pierwsza... Ej, co się dzieje i czemu nie ma znaczników nigdzie? Coś się zbugowało na 100%. No ale póki co jak działa, to nie będziemy gry restartować. Lecimy sobie zobaczyć, co będzie pierwszą misją u Uziego, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba bardziej będzie to jakieś tam przywitanie. No zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądać. We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Rosenberg, kojarzycie? Can't you just give them a little something? Na pewno kojarzycie. No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. No i bomba, moi drodzy, zajebiście. Some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie them to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Tak, właśnie jak zobaczyłem, jak się nazywa ta misja, to skojarzyłem, co to będzie. Że to nie będzie tylko przywitanie i tak dalej, jakaś tam krótka pogawędka. Tylko i tak będziemy musieli coś na początku zrobić. Fajnie, bo to jest szybka misja, także akurat na koniec tego odcinka będzie idealna. Moi drodzy, to jest chyba mafia Sindaco. Dobrze mówię? Tak ten gościu wygląda, jakby był z Sindaco. A czy wiesz, gościu, ja nawet nie widzę, żebyś był czymkolwiek przywiązany. What the fuck, ej, co jest? What? No i co teraz? Aha. A czy ja generalnie chciałbym wyjechać? No i zacząć misję. Będzie mi to dane, czy nie za bardzo? No moi drodzy, jak widzicie, włączenie 30 klatek absolutnie pomogło, także chyba tutaj coś chodziło... coś chodziło. No właściwie no, prawdopodobnie ten błąd był właśnie spowodowany zbyt dużą ilością... klatek. No i zobaczymy, gościu, za chwilę. Jak będziesz tak dalej nieładnie się do nas odzywał, to będziesz miał jeszcze gorzej. Trzymaj. A, takie w ogóle buty. Czyli muszę jeździć sobie po Las Venturas.
Wjedziemy sobie pod prąd, bo wtedy będzie go jeszcze prościej przestraszyć. Ogólnie ta misja jest zajebista, kocham ją. Naprawdę spoko. Jest prosta, nie ma żadnej filozofii, do tego jeszcze jest no taka dość unikatowa, nie? To, o czym wam mówiłem właśnie w odcinku poprzednim, że czasami w GTA San Andreas te misje naprawdę są dość zróżnicowane i są takie etapy, gdzie tylko się to jakby nasila. Za chwilkę chyba powinien mieć dosyć, nie? Z tego co widzę. Jeszcze... O, fuck! Ja wiem, że go można zabić, dlatego też tak zareagowałem, moi drodzy. Ale póki co udało się tego nie zrobić. Dobra, zrobimy sobie... Co? Czemu? Ej, przecież ja nie byłem na autostradzie, po prostu byłem na moście nad autostradą. Zawróć parę razy. Ja się boję, że go zabiję za chwilę, nie? Ale chyba już. A mi się wydaje, że chyba się udało. Wiecie co, mam te trzy gwiazdki, fucken... O! Ja się boję, że właśnie jak ta policja nam gdzieś wyjedzie, to że go zabijemy, nie? Bo to nie jest wbrew pozorom takie trudne. Ta policja czasami tak wyjeżdża z tych uliczek, że naprawdę po prostu za chwilkę będziemy na miejscu, tak by the way. Spróbuję właśnie go po drodze nie zabić, chociaż będzie to z taką policją ciężkie. Tak jak mówiłem już właśnie też chyba odcinek temu, policja ewidentnie nie współpracuje z graczem i taka jest prawda po prostu. Dobra, mało zostało. Jeszcze what the hell, strzelają, skąd? Nawet nie wiem skąd. Myślałem, że śmigłowca, ale chyba też nie. Dobra. O fuck. Dobra. Skręcamy w prawo. Włączę sobie na wszelki wypadek limiter klatek, bo tutaj coś ewidentnie jest zbugowane, moi drodzy, także na wszelki wypadek. Chwilę się pomęczymy, oczy krwawią, ale będziemy mieć pewność, że wszystko będzie w porządku przynajmniej, nie? A to jest najważniejsze. 5000. Całkiem fajnie, wiem, że potem te przychody, jakie będziemy mieć z kasyna, będą dużo większe, zwłaszcza, że będzie jedna mega fajna misja, z tego co kojarzę, nawet niepotrzebna do wykonania całej fabuły w grze GTA San Andreas, niemniej będzie ona mega fajna i przyniesie nam wiele, wiele pieniążków, że tak powiem. Także moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Ja oczywiście wam bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję wam także za wszystkie oceny, komentarze, a także suby, jakie zostawicie. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem i że na kolejnych odcinkach z tej serii będziemy się bawić jednakowo dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!